Ticket to Ride. Witamy. Pensylwania, odwiedź sklep. To jest... A, myszką się tutaj. Jest jakiś poradnik, to może wejdę najpierw, zobacz co tu jest. Witamy w poradniku. Gdzie tu się wyłącza muzykę, albo przynajmniej cisza. Opcje. Zostawię coś w tle. No i tak, co my tu mamy za zadanie? Nie wiem, czy to jest 17 dni, czy co? Jest 17 z San Francisco do Atlanty, z Vancouver do Santa Fe i co to jest? Seattle do Los Angeles. Seattle. I teraz co my tu mamy? Są różne wagony. Tu mam jakieś dwa. A, muszę chyba wybrać cel. 9. Chyba to jest najprostsze. Tutaj muszę jakoś tak połączyć. Zobaczmy to. Nie, jeszcze nie. Ty, co to mam? Jakieś 4 karty, 3 jakieś inne i 45 wagoników. Co ja tu muszę zrobić? No jest opis. Którego się nie da zamknąć? Czy tym się wychodzi? A, dobra. Twoim celem jest zdobyć więcej punktów jak przeciwnik poprzez rozgrywanie kart pociągów. Gdzie one są? Czy to są te? Używając tych szlaków, by połączyć miasta opisane w twoich biletach. Budować najdłuższą, nieprzerwaną ścieżkę na mapie. A tu jest X. No to zobaczmy. Co ja tu mogę zrobić? Tu mogę to zwinąć. Ona ma tyle, a ja mam tyle. Co ja czego mogę użyć? Widzę, że na nic nie mogę kliknąć. To jestem ja. Mogę przybliżyć. Tylko tu jakoś na nic nie mogę klikać. Co, o co tu chodzi? Wybrałem to? Wybrałem. Zaznaczone jest. Co dalej? Przesuwać się niczym nie daje. Co to jest, kurczę, za poradnik? Zacznę go jeszcze raz. Jeszcze raz poradnik, może po prostu coś pisali, nie zauważyłem. No dobrze. Po prostu podążaj za instrukcjami napisanymi na tej karcie, czy tam na tablicy. Naciśnij X, by zamknąć. No, wcześniej tego nie było. Możesz nacisnąć jakiś pomoc Geraldini, kiedy chcesz, by poznać zasady gry. Ok. I w tej grze twoim celem jest uzyskać więcej, czy tam jak najwięcej punktów poprzez zagrywając karty pociągów, które masz na ręku, by zdobywać szlaki na mapie i używając tych szlaków, by połączyć miasta opisane w twoim bilecie. Więc zacznijmy. Wybierz przynajmniej, przynajmniej dwa bilety. Trzymaj... naciśnij i tak dalej. Dobra, czyli po prostu muszę nacisnąć. Co wybierzemy? To z tym jest chyba w miarę blisko. A skoro tak, to chyba i to będzie w moim kierunku. No i jest. No i zagrajmy naszą pierwszą turę. Co tu muszę zrobić? Popatrz na mapę. Musimy pomóc, by połączyć nasze pierwsze szlaki i... bilet wtedy przybierze kolor niebieski. Teraz tak. Wyrzućmy kartę na odświetlone miejsce w szlaku.
i użyj celownika, który znajduje się na rogu karty, by go tam precyzyjnie umieścić. Ok, co my tu mamy? Jakiś opis tego jest? 1, 2. Co tu mogę zrobić? Plus 2. No, przejąłeś szary szlak. Te szlaki mogą być przejęte kartami każdego typu, tego samego koloru, zapewniając, że masz tak wiele kart tego samego koloru jak miejsc na szlaku. Aha. No i zrób to samo dla innych szlaków. Tutaj mogę przełączać bilety. Teraz zrzuć białą kartę na podświetlone miejsce, by ją przejąć. Im dłuższy jest szlak, tym więcej punktów zarobisz. Chyba teraz tu. Aha, nie mam tyle kart. A czemu tutaj latają tu 1-1? Tu też nie mogę. Chyba tylko na te szare. Plus 2. 8-2. Mój wynik jest pokazywany tu 4, a ona ile ma? A przeciwnik tu 0. To jest liczba pociągów, które im pozostały. A ona ma jeszcze 45. Wybierz tą kartę. Potrzebujesz zestawu kart, który pasuje kolorem i ilością do miejsc, które chcesz przejąć. Teraz wybierz tą kartę. W czasie jednej tury mogę tylko dwie karty zabrać. No co jest? Teraz wybierz tą kartę. Teraz tą. A, one się kumulują. Teraz zrzuć białą kartę na podświetlony szlak, by przejąć go. Im dłuższy jest szlak, tym więcej punktów zarobisz. Czyli co, ja się połączę z tym? Bo rzeczywiście poszły mi dwie karty. W każdej turze możesz wyciągnąć dwie karty pociągu, by przejąć szlak. Teraz zbierz tą kartę. Ona jest w ogóle jakiegoś koloru? No i teraz mamy trzy karty lokomotyw. Wierzchem do góry, które powodują, że automatycznie usuną wszystkie karty i pobiorą 5 nowych, by odświeżyć wiersz. Wybierz tą kartę. Gdzie ta lokomotywa jest? Przecież to jest... O, kreatura mi znowu szaleje. I gościu ma 8 kart na ręku. To dużo? Teraz zrzuć białą kartę w podświetlonym miejscu, by je przejąć. Im dłuższy szlak, to już wiem. Białą kartę. Gdzie? Tutaj? A ja to mogę powiększać? Jakoś się powiększało. Aha, o to chodzi. Tutaj są trzy. To już rozumiem. I co? Połączyłem coś? Dobra, później się tą klawiaturą zajmę. O, naprawiła się, a może i nie. Co teraz? Mam te karty czerwone. Gdzie je mogę zrzucić? Chyba na szare. Ja muszę połączyć jakie miasta? Te dwa ze sobą. I te tutaj. Tutaj chyba będę mógł połączyć. 11 do 4. 4. Co ona ma za zadanie? Czy to widać?
co teraz? Moje miasta są tutaj. Teraz pasowałoby użyć chyba jakichkolwiek. Co daje czarne? To nie mam pojęcia. Chyba to są czarne. Czy chcesz pobrać nowe bilety? Nie chcę. A tu? To tak, stąd połączyłem. Zobaczmy jeszcze raz swoje miasta. To z tym, czyli potrzebuję żółtego. Wybrałeś lokomotywę. Działa jako dzikokarta. Możesz użyć jej, by zastąpić jakąkolwiek kartę innego koloru. Jeśli wybierzesz lokomotywę w swojej turze, to będzie jedyna karta, którą możesz pobrać w tej turze. Teraz bierz tą kartę. To jest biały, a teraz tą. Czemu teraz tutaj mi każe się połączyć? A, to jest jakieś małe miasto, okej. Okay. Teraz rzuć białą kartę w to miejsce. O, co jest? Przejąłeś kolorowy szlak. Te szlaki są przejmowane używając kart koloru, gdzie wszystkie pasują do szlaku. Teraz wybierz tą kartę. Jest. Teraz wybierz tą kartę. Dużo tych tutaj to nie ma. Teraz tą. Teraz tą. Zrzuć purpurową kartę w podświetlonym miejscu, by go przejąć. Tutaj. To co, ja mogę tu dowolne kolory wrzucać? Jeszcze muszę dojechać do Dallas. Tutaj dwóch kart brakuje. Chyba dla szarych nie ma żadnego znaczenia, co to jest. Teraz tą. Teraz tą. I teraz tą. I to już chyba będzie koniec. Wszystkie miasta chyba połączyłem. Jest, tu dojechali. A, jeszcze tutaj. Gratulacje. Ten bilet jest zakończony, czy ten ticket. Punkty wyświetlone zostaną dodane do twojego wyniku na koniec gry. Aha. I przeciwnik o tym nie wie, że to skończyłem. Teraz ten muszę skończyć. Czyli to. Teraz zbierz tą kartę, bo już brakuje mi tylko dwóch. Teraz tą. 4 plus 10. Ale to już chyba wystarczy. Aha. Nie ma tego koloru, a tu? Też nie ma. Niebieska. I taka. Też nie. Gdzieś jest jeszcze na jedno połączenie? Nie widzę. A, ja mogę karty dobierać. No i tutaj nieźle walnęli. Dwie karty. Mam dwie niebieskie. A, muszą być tego samego koloru. Chyba, że lokomotywa będzie, to nas zastąpi. Aha, tak to działa. No, mam już dwa bilety. No i co? Mogę teraz pobrać bilety. Czy chcę pobrać nowe bilety? Tak. Wybierz minimum jeden. Tutaj muszę dwa połączyć. To chyba prościej będzie wyłączyć. Bo tu jest dosyć daleko. Tu też. Tu już w ogóle jest kosmos. Ja muszę pobrać dwa. To weźmy te, one są blisko siebie. No i teraz tak. A, jeszcze jest trzecia opcja, że mogę pobrać dodatkowe bilety. Przeciwnik ma dwie. Wybierz zieloną. Wybierz tą. Teraz zobaczmy, tutaj muszę dojechać. A to ten drugi bilet.
2. Myślę, że tutaj mogę się połączyć. Idąc w kierunku tego. To ja mam 24 punkty, ona 41. To wybierzmy ten i lokomotywę. A, już nie mogę lokomotywy. Przelotowego nie ma. Ciekawe, co daje czarny. 2. A, tutaj jest losowa. Biała, czyli tutaj potrzebuję 3. No właśnie, są mi tu podpowiadane. Czarna. Tu jest niebieskie. Czym jest to? A co tu? Czemu on mi kazał tą zrzucić? A nie tutaj. Tu jest podświetlone. Ten ładnie się z tej czai. Teraz zbierz lokomotywę. A, lokomotywa mi da 3 i będę mógł tutaj zbudować. Pociągnij losową kartę. Dobra, to losowa daje mi... Teraz tutaj niebieską trzeba wyrzucić. Lokomotywa zastępuje resztę. Mam kolejny szlak. Kurde, ona w zasadzie takimi punktami na tych długich trasach. Zobaczmy, już to skończyłem, zostało mi to. Musiałbym do tego dojechać, może z Toronto byłoby prościej. I teraz potrzebuję tylko 3. Najlepiej, gdyby to były karty tego samego koloru. Niestety, ale tak nie ma. Lokomotywa by się przydała. W takim wypadku bierzemy losową. Czemu on mi doradza czerwoną? Teraz potrzebuję tylko to spiąć. Czemu te miasta, skoro ja mam połączyć, które? To były te, a tutaj... Tutaj jeszcze mi brakuje. Ja, kurczę, nie mam żadnych kart. O, teraz będę mógł. Mam lokomotywę i 2 czerwone. To spowoduje, że będę mógł użyć 3. I tutaj połączymy. No, skończyłeś swoją pierwszą grę. No i jej pociąg daleko mnie odstawił. Najdłuższa trasa. No i niestety przegrałem. Chyba nie będę się tym dzielić. Nie, nie chcę mi takiego... kiepskiego wyniku rozpowszechniać. Wyjdź do menu. No i spróbujmy jakieś gry. Zobaczmy, jak mi się to powiedzie. A, to można więcej osób dołączyć. Będzie trudniej wtedy. Kto tu może być? Chyba człowiek i komputer. Spróbujmy na kilka osób. Teraz bilet. Tu jest daleko. Tutaj... Ile tu jest? 1, 2, minimum 3 połączenia. Ale przy 5, 4 i 4. Tutaj są... Tu jest kilka połączeń. To na pewno weźmiemy. I chyba to będzie prościej spiąć ze sobą. No tak, tutaj potrzebuję aż 4.
Aż czterech. Co by tu wziąć? Niebieskie chyba będę zbierał. Wtedy będę mieć trzy. Kiedy ja się będę ruszał? Teraz ja. To ja sobie dobiorę raz pociąg. Lokomotywy już nie wezmę, ale mogę losową wziąć. O, losowa potrafi dać lokomotywy. Czy tu tylko białe wchodzą? Sprawdźmy. Jajo. Tutaj muszą być białe. Niebieskie. Czy ja mogę taką przejąć tutaj, nieuczęszczaną? Mogę. A tutaj po konkretnego koloru, czyli muszę dozbierać zielonych. A tutaj białych. Właściwie to i tu mogę połączyć. A, tu są ciemne. Więc tak. Jedna ciemna. Zielony też będę potrzebował. Jedna zielona. Chyba albo ruch, albo dobieranie kart jest. Mam dwie niebieskie. Dwie takie, ale to jeszcze mało. Tak, albo ruch, albo pobieranie kart. Więc tak, tu już połączyłem. Tutaj brakuje mi czterech. Mam jedną zieloną. Jeszcze jedna zielona. O, biała też się przyda. To jeszcze potrzebuję dwóch białych. Pociąg jeden jest w zapasie. 15. Wow, aż 6. No to ja raczej chyba tutaj nie zaszaleję. 4. Niebieskie mi się chyba nie przydadzą, więc tak, dobierzmy jedną losową i drugą losową. Kurde, kiepsko. O, są białe. Czy były? Mam 4 i tu już będę mieć wtedy 5, ponieważ mam pociąg. I będę włączyć, dobra? A tam zielone później. Jest 5 i za chwilę połączę. Jeszcze brakuje mi tutaj 4. To oznacza, że sobie jedną dobiorę. Jedna taka. Jedna losowa. 3, to jeszcze jednego brakuje. Pociąg, kurde, powinienem dobrać. To będę po prostu szybko jechał. Pociąg. Dzięki temu teraz będę mógł połączyć i jeden bilet zostanie zrealizowany. To jest dobra opcja. To teraz tak, mam te. I to już chyba oznacza, że spiąłem dwa miasta. Jest, nadgryźli mi jeden bilet. Został ten drugi. Tylko tu już, kurczę, kilka pobudowali. Jest ciężko, ponieważ tu jest aż 5. Piątka, ale tu jest 2. Tylko potrzebowałbym jakiegoś innego wagonu. To są same niebieskie. Biały mi nic nie daje. Lokomotywa pozwalałaby jedną kartę dorzucić, ale tak jest za mało. Choć właściwie... Nie, nie połączę tego. Raz zalosuję. Zielone, dobrze. Biały, biały mi... Biały mi się nie przyda. Jeszcze raz. Zielone. O, zielone jak najbardziej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Każdy dobiera losowe. Taka i taka. To też mi, kurde, nic nie daje, no. Choć właściwie te dwie to ja mogę wykorzystać. Połączyć się tu. Jest plus 2. No i co teraz? Brakuje mi pociągów. Ale chyba prościej jest losować. Zawsze może wpaść coś dobrego. O, 3. Teraz zalosujmy.
O, jest super. Kurczę, a nie, dobrze. Myślałem, że mi zielony zajął. Tylko, że zielony teraz też nie użyję. Tych nie użyję. Czarnymi mogę pociągnąć. To chyba jest taka jedyna w sumie okazja. Tutaj. I zostaje mi jeszcze połączyć zielone. Mam nadzieję, że nikt się na to nie połasi. Mam dwa zielone. Pasowałoby pociągnąć pociąg, tylko pociąg mi za dużo nie da. Tu już mam trzy. Trzy. Niebieski to nie jest dobre. Białe też nie. Żeby tu były zielone, to mógłby pociągnąć, a nie ma nic. Dwa plus to, to jest trzy, to jest jeszcze za mało. Jeszcze czarne. Kurde, wszystkie z innej parafii. Mogą co najwyżej takie długie walnąć. Tych nazbierać, ale to też ten kolejny kolor, który tak naprawdę mi się nie przyda. To już chyba wezmę pociąg. To już miałbym cztery. Albo teraz lokomotywę dociągnę. Tak chyba zrobię, nie wiem nigdy, co stąd wyleci. Więc wziąłem lokomotywę. Nie no, kurczę, zablokowali mi to. Co za chamy. Co dalej? Muszę połączyć się z tą siecią. Mógłbym pojechać tędy naokoło. Tak zrobię. Białe będę potrzebował tu. Być może czarne. Czyli tędy muszę pojechać. To oznacza, że tak dwójkę mam. Czego nie będę potrzebował? Zielonych na pewno nie będę potrzebował. Pojedziemy zielonymi. Kurde. Wymieniają sobie karty. A dla mnie jakieś ochłapy zostaną. I teraz tak, dwójka. Właściwie to mam wybór, albo tędy. 2 i 1. Mam 3. Mam 3 czerwone. To 3 czerwone mogę tutaj poświęcić. I tutaj dwójka jakaś. Czy można nakładać na inny? Chyba nie. Zobaczmy. Chyba nie można, bo jest czerwone. To tak, tutaj brakuje aż 5, to tylu nie mam. Mógłbym pojechać tędy. 4 i 4. Tutaj tylko 2, niebieskie. Właściwie to mogę tych użyć tutaj, żeby się spiąć, żeby mi tego nie zabrał już. To teraz tylko czarne mnie interesuje, niebieskie. Oczywiście znając życie, nic nie będzie. No i nic nie ma. Ale mam 3 takie. Później tylko czarnych bym szukał. Zalosujmy. O, dobrze. Czy ja teraz mogę kłaść coś? Nie mogę. No i jeszcze fiolet, który jest mi zupełnie do niczego niepotrzebny. Więc tak, 4 i 3. Czarny. Czarny to byłby trzeci. Czarny i niebieskich potrzebuję jeszcze, ale ich nie mam, więc zalosujemy kartę. No to już praktycznie, to nie tyle wygrana, co po prostu teraz będę mógł się połączyć. Tutaj w te i w kolejnej turze niebieskie. Już niezależnie od tego, co oni tam sobie na was grają. I kolejny bilet został zrealizowany. Kolejne nadgryzione. Czy ja te bilety mogę pobierać, kiedy chcę?
Jeszcze mogę zdobyć nagrodę za najdłuższą, za najdłuższe tory, tylko mam za mało kart. Bierzemy raz. Dwa i pociąg. To były trzy. Pójdźmy w tym kierunku. Mam 59 punktów. Ktoś ma 60. Plus 1. Ci kładą gdzie mogą. Ja tutaj sobie połączę. Jeszcze zostało mi tam na górze. Za 3. 60, 61. Kurczę, przegrywam cały czas jeden punkt. Ma to z jedną osobą, to z drugą. Ile do końca zostało tur, bo to nie widzę. Chyba wagony. 6. Ja mam 6, a reszta ma... Znacznie więcej. Gdzie jest na jeden? Tutaj. Tam za mało. Spróbujmy coś połączyć. Czy chcę pobrać nowe bilety? Tak. O! Tutaj brakuje po dwa. Tutaj musiałem połączyć się z tymi dwoma. To jest idealne. To i to. Jeśli uda mi się te dwa spiąć, to mam 6 klocków. To wystarczy. Jeśli to zrobię, to wygram. I tu są dwa dowolne w sumie. Tym jednym to ja sobie mogę. Pociąg, super. I jeszcze raz muszę pobrać. Oj! Na szczęście nie tu. Coś mi się wydaje, że ten niebieski może chcieć mi tutaj podjechać. Ja muszę dwa jakiekolwiek zdobyć najpierw. Wszystkie są inne, no nie. Ta gra mnie chyba oszukuje. To tak, dwa jakiekolwiek. Z pociągiem. Nie ma siły, muszę coś dobrać. Są dwa, ale teraz tego nie mogę użyć. O, dwa, dwa. I to już w tej chwili dwie tury i łączę to. I będzie masa punktów. Wheeling mi się to po prostu nie ładuje, to. Ostatnia tura. Nie no. To mogę coś za trzy połączyć. Tego tutaj nie mogę przejąć, a szkoda. Skoro to jest za trzy, to zróbmy taki manewr, przynajmniej trochę punktów. Plus 4. No i teraz, gdyby się jeszcze raz udało... Ile mam? 65, 67, 80... Nie, tam ci poszli po bandzie. Gdybym to połączył, to by było super. Ciekawe, czy tu się długość liczy. No, mój pociąg nie jest taki zły. Aj, tylko że za te... No to ten poszedł. No, dobrze, że stracił, ale ja też jeszcze jedno w plecy dostanę. Tylko ja jeszcze mam jedno niezrealizowane. Dłuższa trasa. No i to jest wygrana. A jestem trzeci w kolejce. Nie jest źle. Trochę to po prostu rozpierniczyłem na koniec.